Przechodząc do następnego pomieszczenia, to jest pomieszczenie rozłożenia, pomieszczenie termiczne. Tu już widać, zresztą czuć nawet, jaka temperatura jest za pomocą tych grzałek. Jest podnoszona temperatura w tym pomieszczeniu. Ten strażak musi dalej pokonać różne utrudnienia w tej ścieżce. Choćby nawet, że tak powiem, na szybko zademonstruję po wyjściu ze zbiornika, są rąki, gdzie tutaj jest ciemno, nie widać i rzeczywiście to jest jedno z utrudnień. Kolejne to jest przesuwana krata, gdzie dochodzi do miejsca, tam na dole ona jest, dochodzi do miejsca, gdzie są wszystkich czterech stron, z tej strony, który przyszedł, z trzech stron nie ma, są wszędzie kraty i będzie próbował, nie będzie wiedział, to jest tylko kwestia przesunięcia. Także jest kilka takich niespodzianek. Temperatura w pomieszczeniu na pomienniku jest do odczytania na tym pomieszczeniu. Można ją ustawiać, tak. Wygodnie ustawiać dowolnie. A tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby strażak rękawic też nie ściągał. Otóż to. Miał właściwie kominiarkę nałożoną, bo w tym pomieszczeniu właśnie odczuje nieprawidłowo założoną kominiarkę, nieprawidłowo założoną rękawicę. Kamera też jest obrotowa, czyli mamy podgląd pod tą osobę. Wychodząc już tutaj z tych klatek, musi dalej znaleźć te miejsce, żeby się przedostać już do końcowej strefy, to jest strefa wyjścia. Tutaj mamy zwykły, czy pozostałą część, jeśli chodzi o układ klatek. Wychodzi dołem, musi klapami przejść znowu na górę, potem przedostać się na dół i wyjść na zewnątrz. Kończąc swoje ćwiczenie, wychodzi już do śluzy, odbija się na czytniku i wtedy można powiedzieć, że ma całkowicie zakończone ćwiczenie. Podejdźmy teraz do centrali, jeśli chodzi o kwestię... To będziemy mieli przez firmę Drager, zrobimy dwa szkolenia po 10 osób, czyli jeszcze pewne drobne niedoskonałości tego systemu są. W lutym, na początku lutego będziemy przeprowadzać pierwszych już strażaków w ramach ćwiczeń na tej komorze. Do tego czasu będziemy mieli całkowicie zgrane. Mamy tu cały pulpit sterujący z podglądem tętna. Te tętno jest też automatycznie zapisywane na pierwszym tym monitorze. Widać, że mamy, to jest cały nasz program do obsługi. Tutaj wpisywane są osoby, podgląd osób ćwiczących na poszczególnych urządzeniach, różnego rodzaju widoki, monitoring i dokumentacja. Za pomocą tego programu tworzona jest cała dokumentacja ćwiczenia. Jest zapisywana, rejestrowana na kamerach cała droga przejścia, razem ćwiczenie na wysiłkowej, proszę Państwa, i cały proces jakiś życiowy, jeżeli chodzi o... jeśli chodzi o dokumentację, elegancko jest później wydruk z diagramem, jak tam ktoś miał, przepraszam, tętno w czasie wykonywania tych ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach i w komorze. Na drugim monitorze mamy wyświetloną cały nasz układ ścieżki. Tak jak widać, jest poziom dochodzenia, czyli to jest ta górna część, dolna, poziom do czołgania. I teraz jeżeli strażak wejdzie, panowie, może nam wejść jeden strażak do pierwszej klatki? Może być, tylko chyba termowizyjna nie chodzi. Zaraz zobaczymy. Tutaj naszego przez chwilę. Właśnie gdzieś nasz... Światło wyłączone.